Stowarzyszenie Literacko-Filozoficzne od kilku lat wspiera poczynania młodych artystów. Wspiera, to znaczy daje pole do popisu, czyli scenę i wolną ścianę w galerii. Reszta zależy już od talentu tych, którzy chcą coś zaprezentować. Od muzyki, przez poezję, aż do malarstwa. Tak było wczoraj w galerii Adremy. Już od 5 lat pomagają i promują środowisko artystyczne. Zaczynają od studentów rzeszowskich, by później za pośrednictwem internetu dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Współpracujemy ze środowiskami twórczymi praktycznie z całej Polski, nie tylko z Rzeszowa, ale też z wielu polskich miast. Oni przesyłają nam swoje utwory, my staramy się ich kontaktować z profesjonalnymi twórcami, otrzymują od nas profesjonalne recenzje swoich dokonań artystycznych i w ten sposób jest to dla nich jakiś taki pierwszy krok w poważną twórczość, krok, aby wejść po prostu w to środowisko artystyczne na poważnie. I to jest zasadniczo główne zadanie naszego stowarzyszenia. Zespół Bokobrody Jazz jest przykładem, że młodzież akademicka stara się robić karierę artystyczną równolegle ze studiami. Dla mnie to jest olbrzymia radość, ponieważ możemy się tutaj pokazać, zaprezentować naszą twórczość. Gramy standardy jazzowe i wplatamy gdzie nie gdzie troszeczkę muzyki R&B i soul. Przy czym właśnie dzięki Manufakturze, dzięki Jarkowi Krępskiemu znaleźliśmy się tutaj. Adrem stała się azylem dla większości artystów, którzy pozostawili po sobie obrazy, fotografie, a nawet niekiedy instrumenty.